Kilka miesięcy temu informowaliśmy Państwa o tym, iż w związku z budową nowego pawilonu handlowego na osiedlu Marianki 4 rozbudowane zostanie funkcjonujące tam półrondo w taki sposób, aby utworzyć dojazd do obiektu. Przy okazji modernizacji, skrzyżowania i układania sieci podziemnych uda się nie tylko doprowadzić dojazd do powstającego sklepu, ale również przygotować podbudowę pod drogę prowadzącą wyżej, gdzie obecnie są jeszcze pola, ale zgodnie z zapowiedziami inwestorów pojawić mają się kolejne bloki. Warto zauważyć, że w pasie nowej drogi od razu przewiduje się również budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Lada dzień ma zostać ogłoszony przetarg, natomiast prace ruszą prawdopodobnie pod koniec marca. Ten pawilon spożywczy, który ma tam powstać, no będzie się domagał jakiegoś cywilizowanego dojazdu. No, zaczęliśmy to jesienią, udało nam się zrobić coś takiego bardzo prowizorycznego. No, teraz już wchodzimy na serio. Łącznie z modernizacją istniejącego ronda, bo muszę powiedzieć, że dojazd od strony Krauzego no nie może pozostać taki, jak jest w tej chwili. Musimy tam ten ruch jakby rozdzielić, żeby puścić wokół ronda, a nie na skróty. Ale na tym nie koniec, bo jeśli chodzi o dalszy ciąg tej drogi, no mamy w zanadrzu się spiąć z Sulnówkiem. To może tak dumnie brzmi, ale niestety ta droga jeszcze nie ma nazwiska, ona jest po granicy między Świeciem a Sulnówkiem, dlatego można powiedzieć, że Sulnówko będzie miało nowe połączenie ze Świeciem. No tam nie będzie aż tak szlachetne wydanie, ponieważ jeszcze z inwestowaniem tam jest nie do końca wiadomo, w którą stronę pójdzie, w związku z tym nie ma sensu robić czegoś na czysto, kiedy pod skórą czujemy, że tam jeszcze coś się przydarzy. Dlatego do pawilonu, jak już wspomniałem, będzie, jak to się mówi w slangu młodzieżowym, pełen wypas, a więc 18 cm asfaltu, no bo to jest droga zbiorcza. No będą chodniki, ścieżka rowerowa. Jak wspomniałem, to rondo chcemy już doprowadzić do ostatecznego takiego rozwiązania, żeby nie było śmiechu na mieście, że to jest ćwierć ronda. Teraz obiecuję, że będzie 100%. Ważną sprawą przy budowie skrzyżowania i drogi jest zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia, głównie przez wzgląd na specyficzne ukształtowanie terenu na osiedlu. Aktualna sytuacja za bardzo sprzyja swobodnemu spływaniu wody ulicą Krauzego, co przy nagłych opadach może powodować spore zagrożenie. Teraz woda z górnej części Marianek ma zostać wcześniej wyłapana. Dodajmy, iż zakończenie prac przewiduje się na przełom lipca i sierpnia. No, chcemy tam wprowadzić taki sprawdzony już na ulicy Wojska Polskiego system odwadniania. Bo jak wiemy, przy takich spadkach, a tam jest dość wyraźny, woda często poprzez kratki płynie sobie dalej. No coś tam wpadnie, rzecz jasna, ale nie 100%. No my na 100% nie liczymy, ale robiąc tak zwane ekodreny po 4 segmenty z każdej strony, no liczymy na to, że ten impet tak osłabimy na tym odcinku, że to, co pójdzie w Krauzego, to będą śladowe ilości. No bo teraz na przykład obserwowaliśmy po opadach deszczu, że to zasilanie z gór, powiedzmy sobie, no jest dość intensywne. Oddzieleni nie uciekamy, troszeczkę na rondzie posadzimy drzewek, troszeczkę na prawo i lewo od drogi. Uporządkujemy, wyskarpujemy te obecne takie urwiska, powiedziałbym, żeby to tak bardziej kulturalnie wyglądało. No i sfrezujemy ten istniejący asfalt, który jest wokół ronda, no bo wprowadzając tą wysepkę, która rozdziela ruch, bo spodziewamy się natarcia na pawilon handlowy ze strony tutaj tych bloków, które są po stronie kościoła. No i w związku z tym chcemy również poprowadzić kawałek chodnika, który skanalizuje ruch pieszy do tego pawilonu, że nie będzie trzeba obchodzić ronda, tak jak było w projekcie, tylko pójdziemy troszeczkę na skróty, bo pewnie mieszkańcy i tak by chodzili po swojemu i tak. Dlatego będąc też mieszkańcem Świecia, żeśmy wykombinowali, że tamtędy pewnie będzie bardziej uzasadniony chodnik niż obejście całego ronda wokół.